Ponownie na żywo z Budapesztu, Mistrzostwa Świata w pięcioboju nowoczesnym. Tym razem grupa B kwalifikacji mężczyzn w zmaganiach indywidualnych. I Polak na starcie, Daniel Ławrynowicz. Stanowisko numer 18, 18 miejsce po szermierce i pływaniu. 26 sekund straty do czołowej dziesiątki. Na 10 miejscu w tej chwili Ahmed Elgendy, dwukrotny mistrz, młodzieżowy mistrz olimpijski z Buenos Aires. Ale idźmy od góry. Na 1 miejscu Wung Tae-jun, Koreańczyk. Drugi z członków sztafety, która przedwczoraj zdobyła wicemistrzostwo świata tutaj w Budapeszcie, w Kinchen Park, z najlepszym wynikiem szermierki. Na kolejnych miejscach dwaj Brytyjczycy, Thomas Tullis i James Cook, mistrz Europy, mistrz świata, indywidualny i najlepszy pływak w tej grupie, minuta 55.13. Czwarte, piąte miejsce to Daniel Kalimulin, Marvin Doge, Rosjanin i Niemiec. Oni mają 26 sekund straty do prowadzącego Koreańczyka, Brytyjczycy odpowiednio 22 i 23 sekundy. Na szóstym miejscu Juan Gispert, Hiszpan, 31 sekund straty do prowadzącego. Kolejne pozycje zajmują Lin Zhang, Pawlo Zwiedeniuk, Ilia Palama i wspomniany Ahmed Elgendy, który zamyka dziesiątkę premiowaną w tej chwili bezpośrednim awansem do sobotniego finału. Zanim jednak znakomici zawodnicy, doświadczeni, bardzo dobrzy biegacze, Marek Grycz, trochę mniej doświadczony, ale już utytułowany czeski, no już nie młodzieżowiec od tego roku. Robert Kasper, faworyt ludności, Budapeszteńczyk, to z Argentyny. Dalej Władysław Michenko z Kazachstanu, Aleix Heredia-Vives, Hiszpan. Drugi z Węgrów, Adam Maroshi, brązowy medalista olimpijski z Londynu. 17 miejsce Ricardo De Luca, doświadczony Włoch. I na 18 Daniel Ławrynowicz. 14 wygranych walk i 14 porażek na szermierce. To był 16 wynik. Czas 25 straty do... Przepraszam, nie wiem, czy czasem czegoś nie zerwało, także powtórzę. Daniel Ławrynowicz, 26 sekund straty do 10 miejsca, dającego bezpośredni awans do finału. Za Ławrynowiczem już słabsi zawodnicy, ale są też tacy, na których trzeba uważać. Między innymi 20. Aleksander Nobis, mistrz świata z wtorku, ze sztafety w duecie z Patrykiem Doge. Niemiec traci tylko 4 sekundy do Polaka. Jest też kolejny z Czechów, Dawid Kindl. On już traci 26 sekund do naszego reprezentanta, czyli tyle, ile Ławryn traci. Laser run, bieg połączony ze strzelaniem. 4 okrążenia po 800 metrów na początku każdego, seria strzelecka. 5, 4, 3, 2, take your mark. I Wung Tae-jun, reprezentant Korei, już wyruszył na trasę laser runa. Dobiega do swojego oznaczonego numerem pierwszym stanowiska. W tej chwili kibice węgierscy zgromadzeni tutaj w Kinchen Park dopingują Roberta Kase, który przebiegł przed ich sektorem. Teraz przebiega tam Adam Maroshi, który wyprzedza reprezentanta Hiszpanii, Aleixa Heredia-Vivesa. I na piaszczystą część bieżni, na te 400 metrów ostatnie, może trochę mniej, wbiega teraz Daniel Ławrynowicz. W ślad za nim Ricardo De Luca, który wyprzedził już Emanuela Zapatę i zbliża się do naszego reprezentanta. Przypomnijmy tylko, czołowa dziesiątka premiowana jest bezpośrednim awansem. A pierwsi zawodnicy wbiegają właśnie na strzelnicę po raz drugi. Wung Tae-jun rozpoczyna od celnego strzału. Za nim James Cook, Marvin Doge, Daniel Kalimulin i Thomas Tullis. Na szóstym miejscu Lin Bin Zhang. Jest też Ahmed Elgendy w charakterystycznej pomarańczowej koszulce. Nie wiem, na ile słychać węgierskich kibiców, ale
tutaj na trybunach są oni dobrze słyszalni. Jest Daniel Ławrynowicz na strzelnicy. Będzie musiał nadrabiać tutaj to, co stracił, znaczy nie stracił w biegu, stracił głównie na szermierce i na pływalni. Robert Kasa awansuje do pierwszej dziesiątki, co odnotowali kibice węgierscy. 11, 12, 13, 14, 15 zawodników już na trasie i na 16 miejscu zdaje się Daniel Ławrynowicz. Może na 17. Za nim wciąż Emanuel Zapata, Argentyńczyk. Właśnie w tej chwili opuszcza strzelnicę, także ma nasz reprezentant trochę przewagi, ale musi gonić kolejnych zawodników. Ricardo De Luca, Aleix Heredia Vives, Adam Maroshi. To jest trójka, która znajduje się w tej chwili bezpośrednio przed Danielem Ławrynowiczem. Nasz reprezentant w tej chwili próbuje złapać kontakt z tą trójką, ale i oni muszą biec jak najszybciej, muszą dogonić kolejnych zawodników. Marka Grycza, reprezentanta Czech, dobrze mówiącego po polsku, zawodnika z Cieszyna. Maturę w Czechach zdawał m.in. z języka polskiego. Ławrynowicz wybiegł w tej chwili za Telebimu, który jest tutaj rozstawiony na przeciwległej prostej, na wejściu w ostatni łuk w Kinczem Park. I nie zmniejsza się niestety jego strata do czołowej trójki. Maroshi, De Luca, Heredia, ci trzej są w zasięgu Polaka, ale Daniel musi przyspieszyć. Być może oszczędza siły na ostatnie okrążenie. Być może ta taktyka okaże się skuteczna. De Luca w tej chwili wyprzedza Maroshiego. To jest walka o chyba 14 pozycję w tej chwili. Czołówka natomiast dobiega do strzelnicy po raz trzeci. James Cook objął prowadzenie, ale w zasadzie tuż za nim, razem z nim biegnie Wung Tae-jun i Marvin Doge. Oni w tej chwili rozpoczynają trzecie strzelanie, przedostatnie już. Jest Lim Bin Zhang, Ahmed Elgendy i Thomas Tulis. Oni zamykają szóstkę. Na siódmym miejscu Daniel Kalimullin. Na ósmym... nieprzyjemna sytuacja. Zderzyli się wybiegający Doge i wbiegający na strzelnicę Kalimullin. Ale myślę, że tutaj takie rzeczy się zdarzają przy strzelaniu. I na biatlonie zimą można takie sytuacje oglądać, choć życzymy sobie, aby było ich jak najmniej, żeby zawodnicy nie przeszkadzali sobie, czy to celowo, czy tak jak tutaj przez przypadek. Daniel Ławrynowicz rozpoczyna strzelanie, rozpoczyna je niestety od pudła, ale jest i pierwszy trafiony, jest i drugi, trzeci, czwarty i piąty, także wyprzedzi kilku zawodników, wyprzedził De Luca, wyprzedził Hiszpana Sisperta. W tej chwili rusza na trasę Aleix Heredia Vives dopiero. Emanuel Zapata również za Polakiem. Tak więc w tej chwili nasz reprezentant chyba w okolicach 13 miejsca. 19 zawodników jest na trasie. Licząc od końca, Daniel jest szósty. Tak więc na 13, 14 miejscu gdzieś. Jeszcze musi kilku zawodników wyprzedzić, a przed nim dwóch faworytów miejscowej publiczności, niesionych tutejszym dopingiem. Robert Kasa, Adam Maroshi. Jest też Marek Grycz. Natomiast Daniela Ławrynowicza atakuje w tej chwili Ricardo De Luca. Nie zdecydował się jednak na atak po zewnętrznej. Schował się za Ławrynowiczem i prawdopodobnie przypuści atak na prostej. Tak jest, De Luca jest już przed naszym reprezentantem. Ławrynowicz musi jednak jeszcze przyspieszyć. Jeśli chce zapewnić sobie awans już teraz, nie czekając na wyniki grupy C. A musi też pamiętać, że w kolejce są też zawodnicy z grupy A. Na miejscach, które dają jeszcze szansę
awansu jako szczęśliwi przegrani z grupy A. Japończyk Tomoyuki Ono, Litwin Dovydas Vaivada, Francuz Brice Lubé, najlepszy w laser runie, Ukrainiec Pawliuk, Chińczyk Shu Huanli i Meksykanin Emiliano Hernandez. Tymczasem ostatnie strzelanie za chwilę rozpoczną James Cook i Wung Tae-jun, Koreańczyk i Brytyjczyk wbiegają na strzelnicę. Jest Marvin Doge, jest reprezentant Chin Lin Bin Zhang i czołową piątkę zamyka Ahmed Elgendi. Na szóstym miejscu Tomasz Tulis, na siódmym Ilia Pałaskow, Białorusin. Ósme miejsce zajmuje Daniel Kalimullin, Rosjanin, brązowy medalista tutaj ze sztafety. Dziewiąty w niebieskim stroju, reprezentant zdaje się Kazachstanu z numerem ósmym, Pawlo Zwiedieniuk, to jest Ukrainiec, przepraszam bardzo. I walka o dziesiąte miejsce. Jest Grycz, jest Koso, jest też Daniel Ławrynowicz. Dwa trafione Polaka. Marek Grycz opuszcza strzelnicę na dziewiątym miejscu, a na dziesiątym Robert Kasa, jedenasty Adam Marosi, dwunasty Ricardo De Luca i trzynasty Zwiedeniuk, tuż za nim Daniel Ławrynowicz. To już ostatnie okrążenie, tu nie ma co zostawiać sił, jeśli chce się wystąpić w finale. Patrzę, gdzie jest Daniel Ławrynowicz. No wszyscy zawodnicy przed nim przyspieszyli. Oni również walczą o tą czołową dziesiątkę. Grycz, Marosi, Kasa, De Luca, Zwiedeniuk. Ich powinien wyprzedzić Daniel, żeby czuć się pewnym awansu do sobotniego finału. Czołowa grupa. Jest to pięciu zawodników. Cook, Wung Tae-jun, Doge, Zhang i Elgendi. Ta piątka w tej chwili w jednej grupie na samym czele. Za nimi szósty Tomasz Tulis, siódmy Ilia Pałaskow, Białorusin. I miejsca 8 do 10 to Kalimullin, Grycz i Marosi. Na 11 Kasa, na 12 De Luca, na 13 Pawlo Zwiedeniuk. I na 14 Daniel Ławrynowicz. Tak więc musi jeszcze wyprzedzić czterech zawodników. Gdyby teraz włączył szósty bieg, może nawet siódmy, być może byłby w stanie dogonić jeszcze tę trójkę, ale Marosi jest w tej chwili poza zasięgiem. Zresztą i Grycz, i Marosi przyspieszają, wyprzedzają Kalimullina. Rosjanin jeszcze próbuje się bronić. On w tej chwili jest na tym dziewiątym, już dziesiątym miejscu. Spadł za Marosiego. I gonić go będzie Robert Kasa. Po hałasie zrobionym przez kibiców dowiemy się, czy mu się udało. Lin Bin Zhang dobiegł do mety jako pierwszy. Pierwsza piątka bez zmian. Zhang, Jung, Cook, Doge, Elgendi. Dalej Tulis, Pałaskow, Marosi, ósmy, dziewiąty Grycz, dziesiąty Kalimullin i walka o jak najlepszy czas, o jak najlepszy wynik punktowy. Robert Kasa, Ricardo De Luca, Pawlo Zwiedeniuk i Daniel Ławrynowicz finiszujący. 14 miejsce. Czy to wystarczy, aby awansować do finału? Dowiemy się mniej więcej za godzinę. Może trochę więcej. Będziemy czekać na wyniki końcowe. Węgierscy kibice świętują. Adam Marosi już jest pewny startu w sobotnim finale. Robert Kasa jest pierwszym oczekującym z tej grupy. Być może wyniki grupy A były lepsze. Tego nie wiemy jeszcze. Nie znamy wyników grupy B oficjalnych, tak więc ciężko tutaj porównywać czasy i wyniki. Teraz na metę wbiegają już zawodnicy, którzy dzisiaj kończą swój udział w zmaganiach indywidualnych. Być może trenerzy nominują ich jeszcze do sztafet mieszanych, które w niedzielę zamkną zmagania na Mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym w Budapeszcie, w Kincsempork.
Na mecie melduje się Melkor Silva, Meksykanin, który dzisiaj towarzyszył Danielowi Ławrynowiczowi na szermierce. Razem z nim przemieszczał się po planszach. No zakończył niemiłym akcentem, czerwoną kartką, nie mógł pogodzić się z decyzją arbitra. Najpierw dostał ostrzeżenie, później został ukarany. Tymczasem na linii mety leży jeden z zawodników. Lekarze udzielają mu pomocy. Jest to zawodnik z numerem 14, Władysław Miczenko, Kazach. No nie wytrzymał trudów tego biegu. Warunki atmosferyczne nie są dzisiaj złe do biegania. Owszem, świeci słońce, aczkolwiek nie jest, jest tutaj już dużo cienia o tej godzinie. Nie jest na tyle gorąco, jak było to na przykład w poniedziałek w trakcie zmagań żeńskich sztafet. Wygląda na to, że już wszyscy zawodnicy dobiegli do mety. Delegaci techniczni, Słowak Wladimir Miller, jest Koreańczyk Dongkuk Chung. Oni tutaj w roli dwóch z trzech delegatów technicznych. Trzeci ze Stanów Zjednoczonych jest w tej chwili na szermierce, w arenie szermierczej na Placu Ludowiki, gdzie odbywa się, gdzie rozpoczął się już finał zmagań żeńskich z udziałem Oktawii Nowackiej i Anny Maliszewskiej. Jak tylko będę miał jakieś szczątkowe wyniki, na pewno przekażę w relacji ze zmagań grupy C, która już za około 40 minut, więc na razie dziękuję za uwagę i do usłyszenia za te 40 minut.